Dwa wielbłądy i hipopotam szukają nowego domu. Nie jest to żart. Wielkogabarytowe, odwzorowane niemal jeden do jednego zwierzęta w dobre ręce chce przekazać Teatr Zagłębia. Nabyć może je zupełnie każdy, a obrońców praw zwierząt uspokajamy. Chodzi o elementy scenografii z Sosnowieckiego Teatru, który teraz każdy może mieć w domu. Fatima Orlińska. Teatr we własnym domu, teraz to możliwe. To pierwsza taka akcja Teatru Zagłębia w Sosnowcu, który poszukuje nowych opiekunów dla swoich niekoniecznie domowych zwierząt. Wystarczy zgłosić się do teatru, trochę ponegocjować i koniecznie z odbiorem osobistym odkupić figury. Do wyboru są dwa wielbłądy przemieszczane na platformie z kółkami, mierzące blisko 3 metry długości oraz do złudzenia przypominający żywego hipopotam. Ten hipopotam powstał z dość dużej bryły styropianu, która została odpowiednio wyrzeźbiona, obłożona specjalnymi materiałami, tak aby przypominała naturalną skórę hipopotama. I ten, kto podejdzie blisko, zobaczy, rzeczywiście przekona się, że jest to bardzo wiarygodna kopia. To też taka okazja, aby zamienić popularne krasnale ogródkowe na teatralne zwierzęta. Zwierzęta stanowiące dotychczas scenografię wystawianych na deskach Zagłębiowskiego Teatru Spektakli, jak 90% wszystkich pozostałych jej elementów, powstały w pracowni teatralnej. Wielbłądy były nieruchomymi aktorami siódemki, a hipopotam zagrał w upiorach. Zainteresowanie ich kupnem jest ogromne, a za pieniądze ze sprzedaży możliwa będzie realizacja elementów scenografii do kolejnych spektakli. Teatr Zagłębia to teatr ekologiczny. Bardzo nam zależy na tym, aby produkować jak najmniej śmieci. W związku z tym elementy naszych scenografii staramy się, aby nie były niszczone, nie lądowały w śmietniku, tylko mogły być wykorzystywane. I doszliśmy do wniosku, że skoro mamy tak wyjątkowe elementy jak zwierzęta, one naprawdę mogą uatrakcyjnić niejedno miejsce. Zainteresowane kupnem zwierząt są zarówno osoby prywatne, jak i przedsiębiorstwa. Niewykluczone, że wkrótce mieszkańcy Sosnowca zobaczą je w nowym miejscu, całkiem niedaleko teatru.